Cześć i siema, z tej strony Springman, forum gildia.org, grupa CISAR, DSS World. W tym poradniku chciałbym Was nauczyć odpalać śmigłowiec UH-1H Huey z ręki, bez używania autostartu. Nie przedłużając, przejdźmy już do rzeczy. Pierwsze co, zamknijcie sobie drzwi, podziękujecie mi później. Huey naprawdę jest głośny przy odpalaniu. Kolejna rzecz, jaką musicie zrobić, na pewno górny panel, włączyć baterię. Lewym przyciskiem myszy włączamy, przechodzimy na dolny panel, uciszamy ten wkurzający warning low RPM-ów, prawym przyciskiem myszy włączamy pompy paliwa, przepustnicę, lewym przyciskiem myszy całkowicie w lewo, następnie całkowicie w prawo, czyli na zero, przeładowujemy i teraz w tym miejscu, jeżeli macie przypisany przycisk start engine na swoim joysticku gdzieś, to będziecie musieli go wcisnąć i przytrzymać około 15-20 sekund do momentu, aż wskazówka tutaj RPM-ów na tym zegarze nie przekroczy 15%. Jeżeli nie macie przypisanego przycisku, domyślnie jest to home. Także wciskamy teraz przycisk startera, czekamy aż wirnik ruszy. Lada moment, wirnik ruszył. Obserwujemy wskaźnik RPM-ów. Czekamy na magiczne 15%, gdzie ta wskazówka przekroczy te 15%, możemy spokojnie puścić sobie przycisk startera i przejść do dalszej części odpalania. Dobra, puszczamy. Śmigło teraz rozkręca się już samo. My w międzyczasie górny panel, mind generator na on, lewym przyciskiem myszy i zamykamy klapkę. Bateria off, starter generator standby. Wyciszamy alarm ponownie. Non-ESS bus, lewym przyciskiem myszy na on. Tutaj voltometry na standby generator, drugi AC phase i inwerter lewym przyciskiem myszy on main. W tej chwili musimy sobie włączyć force stream na dolnym panelu na pedestale obok czerwonej tutaj klapki zabezpieczającej przycisk awaryjnego zrzutu ładunku. Lewym przyciskiem myszy na on i hydraulika na on. Na lewo od tego panel IFF, włączamy sobie IFF na on. Następnie tym pokrętłem dwa razy lewy przycisk myszy. I w tym momencie śmigłowiec jest już praktycznie gotów do startu. Jedyne co trzeba zrobić, to przepustnicę otworzyć na maksa. Poczekaj, jeszcze rozkręcam RPM-y do wartości nominalnych. Co dalej można zrobić? Oczywiście włączyć sobie światła, jedno, drugie. Uruchamiamy też podświetlenie tutaj przyrządów. Wszystkie dookoła, myk, ok. Teraz jak już jesteśmy na górnym panelu z tyłu, ten śmieszny przełącznik lewym przyciskiem myszy, on włącza nam wysokościomierz radarowy. Lewym pokrętłem ustawiamy wartość minimalną, dopiero wtedy pokaże nam się jakaś cyferka. Nasza wysokość jest na 0, bo stoimy na ziemi. Prawym przyciskiem myszy wartość maksymalna. Idziemy do 150, tak standardowo sobie ustawiam. I kombinując już tutaj z panelem zegarów, kompas. Jak zauważycie, magnetyczny wskazuje 22 około. 220, przepraszam. Tutaj ten kierunkowy niestety wskazuje północ, bo musimy sobie go ustawić prawym pokrętłem. Kręcimy aż ustawimy wartość, którą wskazuje kompas magnetyczny. Czyli tam powiedzmy 221. O, niech będzie. Możemy zresetować tutaj master warning prawym przyciskiem myszy. I w tej chwili śmigłowiec już jest gotowy do startu. Rozkręcamy RPM-y. Możemy uzbroić jednocześnie flary, jeżeli komuś są potrzebne. Przyłączyć się na odpowiednie radio, radio włączyć. Przygotować się do odlotu. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że filmik komuś się przyda. Też mam nadzieję, że dobrze się to ogląda i pomogło Wam to nauczyć się odpalać Huey'a z łapki. Na razie, Springman z tej strony. Cześć.